W ramach Ogólnopolskich Dni Pracodawcy organizujemy w największych miastach województwa lubelskiego spotkania właśnie z pracodawcami. To dzisiejsze spotkanie w Białej Podlaskiej ma skupić, ma przywołać pracodawców szeroko rozumianej ziemi bialskiej, powiatów tutaj tych okolicznych Łuków, Radzyń, Parczew, Biała. I chcemy rozmawiać o problematyce szczególnie związanej i interesującej pracodawców, a więc rynek pracy w wydaniu wsparcia Krajowym Funduszem Szkoleniowym i innymi instrumentami rynku pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy czym jest? Jest to nowy instrument skierowany rok temu bezpośrednio do pracodawców. Dotychczas wszystkie możliwości finansowania, wsparcia pracodawców odbywały się poprzez różnego rodzaju instytucje, poprzez urzędy pracy. Natomiast ten instrument wyłoniony, czy kwoty wybrane na ten fundusz szkoleniowy z Funduszu Pracy, ma bezpośredni przekaz na pracodawców i to pracodawcy dysponują tym funduszem. Pomaga to pracodawcom w zatrudnieniu kolejnych osób? Znaczy, to jest fundusz, który ma przygotować już pracujących do nowych wyzwań na rynku pracy. Często się zdarza, że ten szybko biegnący świat i życie i za nim nie nadążają pracownicy, nie nadążają pracodawcy. Więc ten fundusz ma pozwolić, aby w trybach takich przyspieszonych, szybkich, ale również i ustawicznego kształcenia kadry, którymi dysponuje pracodawca, móc przygotować, przekwalifikować, dostosować do rynku pracy, dostosować do potrzeb pracodawcy. Wsparcie kształcenia ustawicznego bezpośrednio związany z branżą danego zakładu pracy.